dzisiejszym filmie zobaczymy. Kontrofensywa w trudnym momencie. Przeciwnik stawia silny opór. Armia sudańska po raz pierwszy przeprowadza naloty na miasto El Obeid. Syreny wyją w Soczi. To nie ulubione miasto Putina. Strażnicy graniczni po raz pierwszy ostrzelani z Białorusi. Rosyjska elektrownia nowoczerkaska stanęła w ogniu. Odessa ponownie zaatakowana. W odwecie na Krym wysłano drony. Belgia. Sfingował własną śmierć. Chciał dać życiową lekcję swoim bliskim. Zapraszam do oglądania. Kontrofensywa w trudnym momencie. Przeciwnik stawia silny opór. Kijów poinformował w czwartek o postępach w kontrofensywie. Wiceminister obrony Ukrainy Hanna Malar podkreśla, że wróg stawia silny opór i gromadzi wokół Bachmutu dodatkowe rezerwy, starając się nie dopuścić do natarcia. Zaznaczyła, że działania ofensywne prowadzone są na kilku kierunkach, ale Rosjanie działają podobnie. Tak więc w obecnej chwili prowadzimy zarówno działania obronne, jak i kontrofensywę po prostu na różnych frontach. Trwa bardzo poważna konfrontacja. Dodała, wskazując, że wróg zintensyfikował ataki przy użyciu artylerii, moździerzy, dronów i samolotów, a na wielu odcinkach frontu, w tym na południu, żołnierze muszą forsować gęste pola minowe, co bardzo utrudnia posuwanie się naprzód. Strona ukraińska podaje, że od początku kontrofensywy odbito 7 osad i ponad 100 km kwadratowych terytorium. W wyzwolonej wsi Błahodatne znajdowało się 370 domów. Z nich ocalało nie więcej niż 20%, ale nawet te 20% zostało częściowo uszkodzonych, a 80% domów zostało faktycznie całkowicie zniszczonych przez artylerię wroga, twierdzi szef obwodu donieckiego Pawło Kyryłenko. Michajło Podolak, doradca prezydenta Ukrainy, powiedział, że armia ukraińska obecnie testuje drugą linię frontu. Na tej linii Rosja skoncentrowała wszystko, co tylko mogła i próbuje się utrzymać, ponieważ zdaje sobie sprawę, że jeśli front zostanie w jakimś miejscu przerwany na jednym czy drugim kierunku, to doprowadzi do załamania, przekazał Podolak. Z drugiej strony Rosja twierdzi, że odparła wszystkie ukraińskie ataki. Według Państwowej Agencji Informacyjnej RIA siły rosyjskie z powodzeniem zaatakowały zakłady produkujące drony na Ukrainie za pomocą precyzyjnej broni dalekiego zasięgu. W czwartek rosyjskie Ministerstwo Obrony poinformowało, że rosyjska obrona powietrzna przechwyciła 5 wyprodukowanych w USA pocisków HIMARS i zestrzeliła 25 dronów. W kwaterze głównej NATO w Brukseli podczas rozpoczętego w czwartek dwudniowego spotkania grupy kontaktowej do spraw obrony Ukrainy szef Pentagonu Lloyd Austin powiedział, że wojna znajduje się w historycznym i krytycznym punkcie. Dodał, że wojna to maraton, nie sprint, a sojusznicy są z Ukrainą na długi dystans i będą ją wspierać tak długo, jak będzie trzeba. Armia sudańska po raz pierwszy przeprowadza naloty na miasto El Obeid. Od połowy kwietnia walki między armią a paramilitarną milicją RSF koncentrowały się głównie w stolicy kraju Chartumie i zachodnim regionie Darfuru. W środę myśliwce po raz pierwszy zbombardowały miasto El Obeid. Regularna armia przeprowadziła naloty na stolicę stanu Kordofan Północny. Poinformowali naoczni świadkowie pytani przez agencję AFP. Tego samego dnia armia oskarżyła milicję RSF o porwanie i zamordowanie gubernatora stanu Darfuru Zachodniego Kamisa Abdullaha Abakara. To był brutalny akt i nowy rozdział na liście barbarzyńskich zbrodni przeciwko całemu narodowi sudańskiemu, poinformowała armia na Facebooku. Od połowy kwietnia Sudanem wstrząsają walki między armią wojskowego władcy Abdel Fattaha al-Burhana a paramilitarną milicją RSF jego byłego zastępcy Mohameda Hamdana Daglo. Według organizacji pozarządowej ACLET od tego czasu zginęło ponad 1800 osób. Według Międzynarodowej Organizacji do Spraw Migracji ponad 2 miliony osób uciekło z kraju, w tym ponad milion z Chartumu. Z kolei Organizacja Narodów Zjednoczonych podała, że z powodu wojny w Sudanie 25 milionów ludzi potrzebuje ochrony i pomocy. To ponad połowa populacji. W ciągu ostatnich kilku tygodni wielokrotnie uzgadniano zawieszenie broni, ale zawsze były one łamane przez obie strony. Syreny wyją w Soczi. To nie ulubione miasto Putina. Ulewne deszcze spowodowały, że płynąca przez rosyjskie miasto rzeka Macesta wystąpiła z brzegów.
Woda porywa samochody, a w niektórych miejscach sięga dachów. Ludzie relacjonują sytuację z miasta w mediach społecznościowych. Wszystkie samochody na podwórku utonęły. Parkan został zburzony. Samochód popłynął i utknął. Na razie się trzyma. Basenu nie widać. Pierwsze piętro jest całkowicie zalane. Nie spaliśmy przez całą noc, napisała Rosjanka. Część internautów twierdzi, że ulewy w Soczi są karą z nieba, która spadła na ulubione miasto prezydenta Rosji. Według rządowej agencji TASS pod wodą znalazło się 10 osiedli w całym regionie. Uszkodzone zostały gazociągi i sieci elektroenergetyczne. Administracja miasta poinformowała, że w ciągu godziny spadło co najmniej 15 mm deszczu na metr kwadratowy, a czujnik poziomu wody w rzece osiągnął niebezpieczny poziom. Aby zwiększyć czujność mieszkańców i ich ewentualną ewakuację z domów położonych wzdłuż koryta rzeki, uruchomiono syreny alarmowe. Mieszkańcy zostali ostrzeżeni, że padać będzie jeszcze przez cały dzień w środę. Istnieje ryzyko lawin błotnych, przekazał burmistrz miasta. Pojawiły się również problemy z transportem, ponieważ część ulic została zalana. Dodatkowe utrudnienia były spowodowane korkami. Ponadto ze względów na bezpieczeństwo turystów miasto zdecydowało się na zamknięcie plaż. Wiadomo też, że policjanci zablokowali most na rzece. Informacji o ofiarach na razie nie ma. 184 osoby i 42 jednostki sprzętu są obecnie zaangażowane w usuwanie skutków złej pogody w dzielnicy Macesta. Wciąż czekamy na opady. Wszystkie nasze siły i środki są gotowe na każdy rozwój wydarzeń, aby pomóc ludności i szybko przywrócić normalne funkcjonowanie infrastruktury, przekazał burmistrz miasta. Soczi jest znane przede wszystkim ze sportowych rozgrywek. W 2014 roku zostały tam zorganizowane zimowe igrzyska olimpijskie, a w 2018 roku mecze Mistrzostw Świata w piłce nożnej. W Soczi mieści się także pałac Władimira Putina, w którym często spędza wolny czas. Letnia rezydencja nazywa się Boczarów Ruczej. Na jej terenie znajduje się duży basen, przystań dla jachtów, prywatna cerkiew oraz dwa lądowiska dla helikopterów. Także tutaj na początku czerwca doszło do spotkania z Aleksandrem Łukaszenką i uzgodnienia warunków rozmieszczenia broni jądrowej na Białorusi. Strażnicy graniczni po raz pierwszy ostrzelani z Białorusi. Zdarzenie miało miejsce kilka dni temu, jednak dopiero teraz zostało podane do publicznej wiadomości. Sprawa wyszła na jaw po tym, jak kierownictwo Straży Granicznej przedstawiło w Sejmie informacje na temat kryzysu migracyjnego na granicy z Białorusią. Po raz pierwszy ze strony białoruskiej wystrzelono w kierunku funkcjonariuszy jakiś przedmiot. W pojeździe siedziało dwóch funkcjonariuszy. Incydent groził narażeniem ich życia i zdrowia. Przekazał w czwartek zastępca dyrektora Zarządu Granicznego Komendy Głównej Straży Granicznej Arkadiusz Tywoniuk. Jak podano, nie ma pewności, kto i z czego strzelał w stronę polskich funkcjonariuszy. Wiadomo jednak, że prędkość i energia kinetyczna były znaczne, a wystrzelony przedmiot trafił w pojazd z dużą siłą. Nie wiem, czy to było wystrzelone z jakiejś broni pneumatycznej. W każdym razie przedmiot przebił szybę boczną pojazdu, wyleciał drugą stroną i przebił kolejną szybę, podkreślił Tywoniuk. Prawie codziennie w stronę polskich patroli lecą kamienie, dodał pogranicznik. W środę zdarzył się kolejny incydent z udziałem cudzoziemców. Na nagraniu widać, jak przez stojącą na granicy zaporę przelatują płonące gałęzie i lądują niedaleko funkcjonariuszy. Sytuacja miała miejsce na terenie patrolowanym przez strażników w Narewce, stacjonujących w powiecie hajnowskim. Tylko w środę ponad 80 osób próbowało dostać się nielegalnie z Białorusi do Polski. To obywatele Etiopii, Egiptu i Mali. Zatrzymano także kolejne osoby za pomoc w nielegalnym przekroczeniu granicy. Na terenie działania placówki Straży Granicznej w Narewce dwóch Czechów przewoziło czterech obywateli Iranu, zaś Białorusin przewoził pięciu Syryjczyków. Nawet kilka razy w tygodniu funkcjonariusze są zmuszeni ścigać tzw. kurierów przewożących cudzoziemców. Niekiedy muszą oddawać strzały ostrzegawcze, co wcześniej było rzadkością, powiedziała rzeczniczka Straży Granicznej porucznik Anna Michalska, dodając, że kurierzy swoim zachowaniem, szybką jazdą również pod prąd narażają życie i zdrowie nie tylko przewożonych cudzoziemców, ale i wszystkich innych uczestników ruchu. Rzeczniczka wspomniała, że do pościgów dochodzi nie tylko na granicy z Białorusią, ale także w pobliżu granicy z Litwą.
to się nasila od kilku tygodni. Na pewno ma to związek ze szczytem NATO, który w lipcu odbędzie się na Litwie. Spodziewamy się, że strona rosyjska i białoruska będzie chciała wykorzystać ten czas do prowokacji na naszych granicach, stwierdziła. Od rozpoczętego w połowie sierpnia 2021 roku kryzysu humanitarnego na polsko-białoruskiej granicy po stronie polskiej zginęło już co najmniej 45 osób. Rosyjska elektrownia Nowoczerkaska stanęła w ogniu. W obwodzie rostowskim w Rosji w pobliżu granicy z Ukrainą doszło do pożaru na terenie Krajowej Elektrowni Nowoczerkaskiej. Filmy z miejsca zdarzenia ukazują kłęby czarnego dymu na dachu jednego z obiektów. Płonął dach szóstego bloku energetycznego na powierzchni 200 m². Niektóre lokalne kanały informowały, że przed pożarem słychać było eksplozję. Jak przekazała rosyjska obrona cywilna, w środę ewakuowano około 150 pracowników, a działalność elektrociepłowni została czasowo zawieszona. Jako przyczynę podano wyciek gazu, wykluczając działalność osób trzecich. Siergiej Filipow, szef Głównej Dyrekcji Ministerstwa do Spraw Sytuacji Nadzwyczajnych, powiedział, że pożar nastąpił z powodu uwolnienia mieszanki gazowo-powietrznej, a następnie jej zapłonu podczas zaplanowanych prac. Z informacji wynika, że płomienie ugaszono tego samego dnia w środę po południu. Według zarządu samej elektrociepłowni zakład wznowił już działalność. Nowoczerkasja GRES wznowiła pracę w jednolitym systemie energetycznym Rosji. Po zakończeniu inspekcji infrastruktury 15 czerwca blok energetyczny numer 3 został podłączony do sieci i ładuje. Przygotowywane jest uruchomienie kolejnych bloków energetycznych, poinformowała służba prasowa elektrociepłowni. Gubernator obwodu Wasylii Gołubiew przekazał, że 3 pracowników zostało rannych. Elektrociepłownia jest głównym dostawcą energii w regionie rostowskim. Lokalne rosyjskie media poinformowały także o przerwach w dostawie prądu w regionie. Pod koniec zeszłego miesiąca zapłonęła rafineria znajdująca się koło miasta Afipskiej w kraju krasnodarskim. W tym przypadku Rosjanie oświadczyli, że doszło do ataku drona. Rosyjskie instalacje naftowe były również celem ataku w obwodzie białgorodzkim, także sąsiadującym z Ukrainą. W środę partyzanci rosyjskiego Legionu Wolności opublikowali nagranie, podając, że zniszczyli system wieży komunikacyjnej używanej przez rosyjską jednostkę wojskową w Nowosybirsku. Odessa ponownie zaatakowana. W odwecie na Krym wysłano drony. Według Kijowa w nowym rosyjskim ataku lotniczym obrona powietrzna zestrzeliła większość obiektów, w tym 20 dronów. W samej Odessie nad Morzem Czarnym zniszczono 13 bezzałogowców. Według źródeł ukraińskich zaatakowane zostały także 2 zakłady przemysłowe w Krzywym Rogu. 3 rakiety trafiły w 2 firmy, które nie mają nic wspólnego z wojskiem, powiedział burmistrz centralnego miasta Ukrainy Oleksandr Wikul. Polityk poinformował, że zniszczenia są znaczne, a jedna osoba została ranna. Miasto było celem rosyjskich ataków także we wtorek. Zginęło wówczas 12 osób. Kontynuujemy z partnerami komunikację w sprawie rosyjskiej produkcji rakiet. Dziś Rosjanie rozpoczęli kolejny atak rakietowy na Odessę za pomocą pocisków Kalibr, przekazał Wołodymyr Zełenski. Podkreślił, że dziesiątki komponentów tych pocisków zostały dostarczone do Rosji z innych krajów. Oczywiście każdy taki szlak zaopatrzeniowy jest sposobem na wzmocnienie terroru, dodał prezydent. Władze na kontrolowanym przez Rosję Półwyspie Krymskim również donoszą o ataku dronami, podając, że zestrzelono 9 ukraińskich bezzałogowców. Jeden eksplodował, uszkadzając szyby w budynku mieszkalnym, ale jak twierdzi gubernator Krymu Siergiej Aksjonow, nie ma osób rannych. Ukraiński wywiad zaapelował do mieszkańców Półwyspu, by informowali o działaniach rosyjskich okupantów. Służby proszą o zgłaszanie głównie miejsc dyslokacji wojsk, sprzętu, magazynów amunicji i paliw, punktów rozmieszczenia środków radioelektronicznych i obiektów zakwaterowania dowódców. Belgia. Sfingował własną śmierć. Chciał dać życiową lekcję swoim bliskim. Mieszkaniec Belgii David Barton wpadł na pewien bardzo kontrowersyjny pomysł. Postanowił upozorować własną śmierć. Chciał w ten sposób osiągnąć pewien cel i dać nauczkę swoim bliskim. O planie mężczyzny wiedziała tylko jego żona i dzieci. Dla uprawdopodobnienia całej historii jedna z córek opublikowała w mediach społecznościowych post zawiadamiający o śmierci ojca.
Spoczywaj w pokoju, tatusiu. Dlaczego życie jest takie niesprawiedliwe? Dlaczego ty miałeś zostać dziadkiem? Przed tobą było jeszcze całe życie. Kochamy cię, nigdy cię nie zapomnimy, napisała. Ceremonia miała się odbyć w weekend w mieście Ligę na wschodzie Belgii. Gdy żałobnicy zgromadzili się na cmentarzu, zauważyli na niebie helikopter, który chwilę później wylądował na pobliskiej polanie. Można sobie jedynie wyobrazić, jaki szok przeżyły osoby widzące, że z maszyny wysiada ktoś, kto za chwilę miał zostać pochowany. Jedni stali zdezorientowani, inni na widok Davida pobiegli w jego kierunku, aby go wyściskać. Po wszystkim David przyznał, że chciał w ten sposób dać życiową lekcję swojej rodzinie. Wszyscy się od siebie oddaliliśmy, praktycznie się nie widujemy. Dlatego chciałem dać im lekcję życia i pokazać, że nie należy czekać, aż ktoś umrze, aby się z nim spotkać, tłumaczy 45-latek. Mężczyzna broni swego żartu. Twierdzi, że w ten sposób zbliżył do siebie rodzinę i sprawił, że bliscy wyciągnęli wnioski i uświadomili sobie, że są w życiu rzeczy ważniejsze niż praca i pogoń za pieniądzem. Przekonał się także, komu na nim zależy i kto znajdzie czas, by wziąć udział w jego ostatnim pożegnaniu. Zawstydził tym wiele osób. Ci, którzy nie przyszli, skontaktowali się ze mną, aby się spotkać, więc w pewnym sensie wygrałem, podsumował Barton. Pomysł Belga spotkał się z ostrą krytyką ze strony niektórych internautów, którzy uznali go za żałosny i zbyt okrutny. Dziękuję za oglądanie. Będziemy przedstawiać Wam tutaj aktualne wiadomości w skrócie. Jeśli chcecie być na bieżąco i pomóc nam rozwijać ten kanał, ponownie zachęcam do subskrypcji i komentowania. Do zobaczenia!